Polski Daily, podcast about Poland, Polish people, and language learning. Cześć, jak się masz? Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku. U mnie też świetnie, ale mam mnóstwo roboty. Mówimy też po polsku, mam masę pracy. Być może już wiesz, że w tym tygodniu kończy się pierwszy tydzień naszego wyzwania z językiem polskim, czyli Polish Language Challenge. Kończymy temat rodziny i zaczynamy... No właśnie, jaki temat? Jeśli jesteś uczestnikiem wyzwania, to na pewno dobrze wiesz, o czym będziemy rozmawiać w tym tygodniu. Ale dzisiaj zupełnie nie na ten temat. Inspiracją do dzisiejszej rozmowy była dla mnie rozmowa z Richardem, z którym rozmawiałam dzisiaj na Skype'ie. Rozmawialiśmy dzisiaj na różne tematy, między innymi na temat chorób, ale też na temat moich podcastów. Richard powiedział, że są one bardzo interesujące i że słuchanie o interesujących osobach, tak na przykład jak o Helenie Modrzejewskiej, pomaga ćwiczyć język polski. Myślę, że Richard ma oczywiście rację. Ja sama też bardzo lubię słuchać podcastów na temat kultury i historii krajów, których języków się uczę. Po naszej rozmowie przypomniałam sobie moją ostatnią lekcję z Frankiem. Franek ma 9 lat, mieszka tutaj w Egipcie, ale jest Polakiem. Jego rodzice są Polakami i zapisali go do takiej wirtualnej szkoły języka polskiego. Co miesiąc Franek musi napisać test na temat języka polskiego, polskiej historii, wiedzy o polskim społeczeństwie i polskiej kulturze. Ja pomagam mu przygotować się do takich testów. Na ostatniej lekcji pracowaliśmy z materiałami na temat polskiej historii i znanych Polaków. W jednym z zadań Franek musiał połączyć zdjęcia i nazwiska sławnych Polaków z ich krótkimi biografiami. Jedną z tych osób na tym teście był Hilary Koprowski. Szczerze wątpię, że słyszałaś o tym mężczyźnie. Myślę, że większość Polaków też nie wie, kim był Koprowski. Ale właśnie dzisiaj Ci o tym opowiem. Koprowski pochodził z polskiej rodziny o żydowskich korzeniach. Urodził się przed II wojną światową i z oczywistych względów w 1939 roku musiał uciekać z Polski. Na początku przebywał w Europie, a od 1944 roku w Stanach Zjednoczonych. Był lekarzem, wirusologiem, to znaczy zajmował się wirusami i chorobami wirusowymi. W tym czasie na świecie w różnych miejscach panowały epidemie polio, które w Polsce jest znane pod nazwą choroby Hajnego Medina. Polio to taka choroba, która powoduje paraliż mięśni i ich umieranie. Również mięśni odpowiadających za oddychanie, jak również mięśnia sercowego, czyli po prostu serca. Ta choroba była plagą, szczególnie wśród dzieci i wiele społeczeństw czekało na szczepionkę. Koprowski pracował nad wynalezieniem takiej szczepionki, badając szczury. Oczywiście szczury to typowe zwierzęta laboratoryjne. Co robił? Pobierał próbki mózgów chorych szczurów i wstrzykiwał je do ciał zdrowych szczurów.
po pewnym czasie w końcu zdecydował: jest, mamy efekt, mamy szczepionkę. Postanowił przetestować ją sam na sobie i na swoim asystencie. Razem z asystentem wypili substancję, której skład wchodził właśnie mózg zarażonego polio szczura. Udało się. Szczepionka okazała się być sukcesem. W 1950 roku została po raz pierwszy podana wielu dzieciom w Kongo, w Afryce. Zaszczepionych zostało 250 tysięcy dzieci i niemowląt. I już wkrótce udało się wyeliminować epidemię polio w tym kraju. W latach 50. polio, czyli choroba hajnego Medina, pojawiła się również w Polsce i była naprawdę poważnym problemem. Od 1951 roku w Polsce na polio chorowało rocznie 2-3 tysiące dzieci, ale już w 1958 roku aż 6 tysięcy dzieci. Koprowski postanowił pomóc Polsce i wykorzystał swoje możliwości w firmach farmaceutycznych. Uzyskał 9 milionów dawek szczepionki, które przekazał Polakom. Zostało zaszczepionych wiele dzieci i już wkrótce polio stało się tylko wspomnieniem. Dzieci przestały chorować. W 1963 roku na przykład w Polsce odnotowano już tylko 30 zachorowań, a w kolejnych latach jeszcze mniej. Obecnie w Polsce nie ma zagrożenia tą chorobą, chociaż jest takie zagrożenie na przykład w Ukrainie, gdzie około połowa dzieci nie jest zaszczepiona na tę chorobę. Dlaczego? Między innymi ze względu obaw rodziców przed szczepionkami. Na pewno dobrze wiesz, że obecnie toczą się bardzo intensywne debaty na temat szczepionek. Czy warto szczepić dzieci? Czy też szczepionki tak naprawdę są zagrożeniem i raczej powodują choroby? Nie mam powodu ukrywać mojego zdania na ten temat. Sądzę, że szczepionki są zdecydowanie korzystne i powinniśmy szczepić dzieci, bo fakt, że teraz nasza średnia życia jest tak wysoka, że żyjemy teraz 70-80 lat, to między innymi dzięki takim lekarzom jak Koprowski, dzięki wirusologom, którzy stworzyli szczepionki i uchronili nas przed nowymi epidemiami. Jednak wielu ludzi obawia się szczepionek i łączy je między innymi z zachorowaniami dzieci na autyzm. Mimo że wielu naukowców udowodniło już, że takie powiązania, że takie połączenie nie ma sensu, że to nie jest prawda. Podobnie było już w 1992 roku, kiedy w Ameryce pojawił się film dokumentalny na temat AIDS w Afryce. Wtedy autorzy filmu próbowali powiązać szczepionkę Koprowskiego z rozpowszechnianiem się AIDS w Afryce. Oczywiście później obalono tę tezę. Nie potwierdzono, że ta szczepionka w jakikolwiek sposób jest związana z epidemią AIDS. Podobnym mitom ulegają dzisiaj rodzice. Myślę, że ten nowy trend nieszczepienia dzieci jest bardzo szkodliwy dla naszego społeczeństwa. To mi przypomina o pewnym artykule, który czytałam ostatnio. Autorem tego artykułu był lekarz pediatra, który
zauważył, że coraz więcej dzieci, które przychodzą do jego gabinetu, to dzieci, które nigdy nie były szczepione. Jest wiele chorób, które nie spowodują poważnych problemów u większych dzieci, u starszych dzieci. Na przykład krztusiec. Krztusiec to taka choroba płuc i układu oddechowego, która powoduje objawy trochę podobne do grypy albo przeziębienia. Może być śmiertelna, ale zwykle można ją leczyć. W Polsce jest szczepionka na krztusiec i większość dzieci ją dostaje. Obecnie jednak spora liczba dzieci nie jest szczepiona. Ten lekarz napisał w artykule, że jedną z jego pacjentek jest mała Ola. Ola ma 3 lata. Pewnego razu Ola przyszła do lekarza z objawami krztuśca. Lekarz rozpoznał tę chorobę i oczywiście przepisał leki. W poczekalni do gabinetu Ola i jej mama czekały obok Zuzi, która miała 2 tygodnie, a więc była niemowlęciem i jako niemowlę miała bardzo delikatny organizm. Jej ciało jeszcze nie umiało się bronić przed żadnymi wirusami. Ola zaraziła Zuzię krztuścem i przez to to niemowlę wylądowało w szpitalu na oddziale intensywnej opieki. To znaczy, życie Zuzi było zagrożone. W tym momencie autor artykułu, lekarz pediatra, zdał sobie sprawę, jak poważnym problemem jest nieszczepienie dzieci i jak nieodpowiedzialni są rodzice, którzy decydują się nie szczepić dzieci, ponieważ może myślą tylko o swoich potomkach, tylko o swoich dzieciach i nie zdają sobie sprawy, że ich chore dziecko może zarazić inne dzieci, może spowodować naprawdę poważny problem. Zgadzam się w 100% z tym artykułem, ale jednocześnie jestem bardzo otwarta na dyskusję, więc jeśli masz inne zdanie na ten temat, albo jeśli podzielasz moje zdanie, bardzo chętnie przeczytam Twoją opinię. To też jest dobry sposób na przećwiczenie argumentacji, na przećwiczenie słownictwa z tego podcastu i z tematu chorób i zdrowia. Chciałam jeszcze dodać na koniec, że Hilary Koprowski w późniejszym etapie swojego życia założył również fundację rodziny Koprowskich, która zajmuje się wspieraniem finansowym młodych naukowców. Ta fundacja finansuje Polaków, młodych naukowców w Polsce. Czyż nie jest to wspaniała idea? Koprowski umarł w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych i zastanawiam się, czy gdyby nie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdyby został w Polsce, gdyby przeżył wojnę, czy jego życie i jego kariera potoczyłoby się podobnie? Czy wynalazłby szczepionkę na polio? Może ktoś inny wynalazłby tę szczepionkę? A może nigdy nie zostałaby wynaleziona i losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej? To wszystko na dzisiaj. To nie był bardzo długi podcast, ale był bardzo bogaty w medyczne słownictwo. Dlatego zapraszam Cię do pobrania transkrypcji, która już prawdopodobnie jest na mojej stronie www.polskidaily.eu. Do usłyszenia!